Niech to będzie pierwsze równanie. Widzimy, że to równanie ma dwie niewiadome, x oraz y. I teraz naszym zadaniem będzie dopisanie drugiego równania w taki sposób, aby stworzyć układ równań, którego rozwiązaniami będą liczby 5 oraz minus 2. I zróbmy to w ten sposób. Dodajmy niewiadome x i y. A następnie dodajmy 5 dodajmy minus 2 do siebie. Otrzymamy wówczas 3. I zobacz. W tym miejscu powstało, powstało równanie, które należy dopisać do pierwszego równania. I wówczas taki układ równań. Jego rozwiązaniem będą liczby 5 oraz minus 2. Możesz sprawdzić, że jeśli. W miejsce x do pierwszego równania wstawisz piątkę oraz w miejsce y do pierwszego równania wstawisz minus dwójkę, to wynik, który tutaj otrzymasz, będzie równy 14. Gdybyście chcieli otrzymać inne rozwiązanie, inny przykład równania, to możecie postąpić w taki sposób. Już pokazuję to sobie, wzmarzemy. I teraz zobacz. Pomnóżmy pierwsze. No w zasadzie pierwszą równość przez załóżmy liczbę 2 a drugą równość pomnóżmy przez powiedzmy jedną drugą. Tak sobie wybrałem. Tutaj możecie wymyśleć dowolną liczbę. O, to wiecie co? Pomnożymy przez pierwiastek z dwóch i zobaczcie co się stanie. W pierwszym równaniu otrzymalibyśmy dwa x równa się 10, bo pamiętaj, że lewą i prawą stronę równości musimy przemnożyć przez 2, natomiast w drugim równaniu otrzymalibyśmy pierwiastek kwadratowy z 2y, to się równa minus 2 pierwiastek kwadratowy z 2. y pomnożyłem przez pierwiastek z dwóch i liczbę minus 2 pomnożyłem przez pierwiastek z 2. I stąd otrzymuję taką parę. I teraz, jeżeli do pierwszej równości w takim słupku dodamy drugą równość, to zamiast tego równania możesz wpisać to równanie, i wówczas otrzymasz inne, inne równanie, które będzie tworzyło układ równań spełniony przez liczby 5 i minus 2. Więc tutaj możecie sobie poeksperymentować, jeśli chcecie mieć inne przykłady. Wystarczy po prostu mm, pomnożyć pierwsze. Przepraszam, już tutaj cofnę to. Wystarczy pomnożyć tą pierwszą równość przez dowolną liczbę i drugą e, równość przez dowolną liczbę, i wtedy dodajemy stronami takie równania i otrzymujemy nowy, nowe równanie. Dobra, to teraz, żeby poćwiczyć dalej e, rozwiązywanie. W, tego zadania rozwiążmy jeszcze przykłady BCD.